Ja jestem Technokrata, no i witam Was po krótkiej przerwie, zaledwie jednego dnia dla Was. Dla mnie to były dwa dni bez nagrywania, ale już cieszę się, że mogę wrócić i nagrać dla Was nowego Techniusa o premierze, czy też o specyfikacji TX-4060 i, bo jeszcze dobrze nie przebrzmiała premiera 4070, która, no jaka była. Każdy widział, no ale, ale, ale tutaj mam jeszcze jedną małą uwagę, bo jak zrobiłem filmik, że 4070 jednak w cenie poniżej 3000 zł, i tam były takie moje nadzieje, że może ta karta będzie jednak miała dwójkę z przodu, jeżeli chodzi o wycenę, i to się nie sprawdziło. Dwójka z przodu się nie znalazła, cena MSRP. To 3199 zł. Ale, ale! Pewien sklep, który lubi mi wysyłać pisma przedsądowe i tak dalej, miał w swojej ofercie kartę i to całkiem niedawno za 2999 złotych 40,70. i to świadczy o tym, że te karty w takiej cenie będą występowały, bo to jest cena, do której one są pre... Destynowane, predefiniowane. 2900 zł to jest taka cena, w której ta karta wygląda ok. On, jakby w sensie, nie wzbudza we mnie żadnych pejoratywnych uczuć. Dla mnie 2900 dwójka z przodu za karty. Serii 4070 to jest fajne, jak najbardziej. I takie ceny już się pojawiają, a nie minął nawet tydzień od premiery, więc hejterzy, wszyscy ci, którzy mówili, że gadam i to takie tu tam nie było, że bo wiecie. Okej, okay, ta cena nie jest MSRP poniżej 3000 zł, ale ja też nie mówiłem, że z całą pewnością ona będzie. Mówiłem, że te karty może będą i że fajnie jakby były, a tam ludzie pisali, że ja pierdzielę totalne głupoty, nawet już po premierze mi pisali, że ło, co ty gadasz, jakieś durnoty gdzie chwilę przed premierą, znaczy jakiś czas przed premierą mówiłem o tych cenach i okazało się, że jednak potrafią te karty być poniżej 3000 zł, co znaczy, że na pewno będą w przyszłości, chociaż w sumie tego nie wiadomo, bo jeszcze zanim przejdziemy do 40-60 Ti, to jeszcze trochę o e, tutaj takim lekkim szachrajstwie NVD, e, którym jest... Mm, Właśnie to jest ciekawe, nie? ja używam takich mocnych słów, mówię o jednym z największych dostarczycieli kart graficznych, gdzie yy, no, jakby 70% rynku kart graficznych należy do takiego zewnętrznego do NVIDIA. Ja mocnych słów używam, a potem robię Reckę karty, ich karty i nie czarujmy się to, że ja robię recę, karty MSI, susa gigabajta czy jakiegoś innego. Nad tym wszystkim wielki imperator stoi jeszcze Nvidia. Bardzo często i nawet może nie, nie, jakby nie tykać bezpośrednio palcem niektórych producentów, ale ona patrzy na wszystko, nie? Ja używam tutaj wobec niej mocnych słów, a potem jak robię recki tych kart graficznych, to ktoś mi zarzuca jakąś stronniczość. Ja wyrażam e, jakby w 100% często swoje odczucia do danego sprzętu. Jeszcze jestem, wbrew pozorom, bardzo młodziutki na tym YouTubie i często jak dostaję jakiś sprzęt, to strasznie się nim jaram. I z tego wynika często Wasze posiadanie wrażenia, że coś jest nie tak z recenzją. Ale powiem Wam też tak, ale odjechałem od tematu. ale Powiem Wam tak, jeżeli ja podejrzewam, że jakiś sprzęt jest do dupy, to ja po prostu nie biorę danej recki takiej sponsorowanej. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, Benek zrób tutaj ma sprzęt, on sprzęt zostanie u Ciebie albo Benek zapłacimy Ci za ten sprzęt. Ja widzę, że to jest gówno, to ja mówię nie, nie, szkoda mi po prostu na to czasu. I biorę tylko recki tego, co według mnie jest spoko, i dlatego te recki są spoko. No bo godzę się tylko na to, co jest fajne, tak? To tak tylko nawiasem mówiąc, ale to jakby jej temat na jakiegoś vloga, nie na dzisiejszego techniusa, więc em, przepraszam was za tą małą wstawkę. Tak czy inaczej, o szachrajstwie Nvidia tutaj, em, o szachrajstwie. No nie jest szachrajstwie, to jest decyzja czysto biznesowa, a mianowicie Nvidia zwleka z zamówieniem usługi OSAT. Co to jest w ogóle? Wiecie, to, że oni kupią chipy u e, TSMC i TSMC wyprodukuje im procesory graficzne, to potem te karty jeszcze trzeba gdzieś zmontować, te y, całe skomplikowane systemy jakoś ze sobą połączyć. No, i taki TSMC to im może wafelek najwyżej wyprodukować już po przejściu litografii, a potem to jeszcze trzeba osadzić na PCB, tranzystorki, nie tranzystorki do itd., itd. I to już robią inne firmy, a nie TSMC. TSMC nie jest linią montażową, ona zajmuje się czysto częścią litograficzną, a nawet nie robi krzemu samego w sobie, dostarczaniem krzemu wafli zajmuje się ktoś inny, a TSMC tylko to wkłada w taką drukarkę i drukuje to tak jakby ktoś drukował książkę nie? i TSMC ani nie zajmuje się papierem ani tuszem, tylko po prostu wkładaniem ma, ma zaawansowaną drukarkę tylko już za pomocą czyjegoś tuszu na czyimś papierze drukuje w swojej technologii jakiś napis, a potem te kartki już zadrukowane oddaje z powrotem do zamawiającego, czyli w tym przypadku Nvidia i Nvidia już te kartki musi, nie wiem, połączyć w książkę, czyli ją oprawić, połączyć, żeby to te kartki. Kartki stały się książką. No i Nvidia nie zamawia na razie robienia z tych swoich kartek książki. Czyli wiecie, okej, okay, u TSMC jest tak, że u TSMC nie można sobie regulować zamówień. TSMC jest super zajęte i generalnie zamawia się na długo do przodu jakieś zamówienia yy, i trzeba je opłacić z góry i tak dalej i tak dalej, więc z TSMC nie ma się pieprzenia, ale już z całą resztą, jak już te wafelki są wyprodukowane, to już Nvidia sobie może z nimi na magazynie czekać. Yy, I mniej więcej tak to teraz wygląda, że yy, to są oczywiście plotki, żadna oficjalna informacja, ale mniej więcej z tych środowisk, które zajmują się normalnie montażem tych kart graficznych dla Nvidii, docierają takie głosy, że Nvidia jakby tutaj no, nie zamawia na razie u nich montażu. Najczęściej w trzecim kwartale każdego roku jest wzmożony, wzmożona ilość zakupu kart graficznych. I wcześniej, odpowiednio wcześniej, czyli w pierwszym kwartale, początkiem drugiego kwartału, zamawia się już tą moc na trzeci kwartał do montażu tych kart graficznych. NVIDIA jeszcze tego nie robi. Co to oznacza? Oznacza, że ilość wyprodukowanych w tym momencie kart graficznych jest zadowalająca dla nich, chcą się pozbyć jeszcze serii 3000, I to jest kluczowe z serii 3000 jest jeszcze cała masa więc jak oni wyprodukują więcej kart graficznych, nie? wiecie to jest, to jest jak z inflacją, im więcej na rynku jest pieniądza, tym pieniądz jest mniej warty i za każdą rzecz płacimy więcej, tak samo jest z kartami graficznymi to jest oczywiście spore uproszczenie ale im więcej kart graficznych byłoby na rynku, im bardziej te magazyny sklepów pękałyby w szwach, tym kart Byłyby tańsze, bo byłoby ich po prostu za dużo. Producentowi na tym nie zależy, bo on generalnie za wyprodukowanie karty płaci tyle samo. Jeżeli wyprodukuje tych kart za dużo, on za każdą jedną sztukę zapłaci tyle samo, a te karty już na rynku końcowym będą kosztować mniej, bo będzie ich za dużo, więc ta produkcja jest regulowana z powodów czysto biznesowych, oczywiście my, bo my jesteśmy klientem końcowym, się oburzymy. Czemu oni tego na potęgę nie produkują? Niech robią to na miliony, że długi, niech to będzie tanie. Oczywiście, bo nam na tym zależy, ale takim korpo jak Nvidia zależy na tym, żeby cena była dobra, że marża była dobra, panie, a nie żeby tego było za dużo, bo oni ponoszą koszty, a potem im się te koszty relatywnie nie zwracają tak, jakby chcieli. Oczywiście im się zwracają, marże są i tak jak najbardziej, nie tracą na tym ale widać, że tutaj regulują po prostu dostępność kart graficznych z takiego powodu, że popyt nie jest taki duży. A ciem, czemu nie jest duży? No chyba każdy z nas wie przez te pierońskie ceny. A czy popyt na 30-60 Ti będzie duży? No 4060, przepraszam Ti, no to raczej też nie sądzę. Karta moim zdaniem będzie o wydajności 4070 aczkolwiek tutaj w artykule Night Hardware jest, że, że 3070 Ti chociaż ja nie sądzę. 3080, wydajność 3080 to jest 4070 i to 30, 40, 60 Ti miałaby być tylko jakby stopień niżej, na 40-70 Ti, gdzie, uwaga, ma sporo mniej rdzeni Q'da, ma mniej rdzeni Q'da niż 30-60 Ti, gdzie e, pamięć jakby szyna pamięci jest obcięta o połowę z 256 bitów w 3060Ti na 128 bitów w 4060Ti no masakra, dobra, wszyscy mówią, że niby jest aż 8 razy więcej pamięci cache ale jak widzimy ten cache nie oddaje w, choćby w 4070 i podobnie też nie odda w 4060Ti 4060, powiedziałem w 4070, ten nie oddaje i nie odda też w 4060 Ti, zwłaszcza że ta karta będzie miała mało ogólnie pamięci VRAM, czyli tej głównej pamięci będzie miała bardzo mało, bo 8 GB. W tym momencie już widzimy, że 8 GB do współczesnych gier to jest tak średnio i 4060 Ti, gdzie teoretycznie powinna być kartą do 1440p, takim. Entry modelem. Ba! Entry modelem do 1440P to moim zdaniem było już 3060 i więc e, takie 4060 i powinno być takim na spokojnie modelem do e, 1440P. To przez to, że będzie miało zaledwie 8 GB pamięci VRAM. Wolna no, pamięć generalnie nie będzie sama w sobie wolna, ale generalnie przepustowość m, i e, magistrali pamięci przez e, o, o obciętą szynę danych będzie mała. Co za tym idzie? No, to będzie karta raczej do Full HD, a nie do 1440p. Oczywiście nie jest tak, że ja nawet w 4K to na GTA 970 grałem wieśka, jak jeszcze był przed aktualizacją do tej wersji next więc to we wszystko się da grać. Na takiej 4060 to w 4K pogracie, także spokojnie, ale generalnie chodzi mi o takie. Gdzie większość gier będzie działać fajnie? Wydaje mi się, że znaczna większość gier będzie fajnie działać w Full HD. Tam będą śmigać na ultra i w ogóle pu, 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 A w 1440p już będzie tak sobie, i będzie trzeba tutaj odpalać jakiegoś DLSS-a i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie 4060 Ti y, może przynieść tylko jedną rzecz. I tutaj dotrwałem, do, ci co trwali te 12 minut, napiszcie w komentarzu proszę. Cena, napiszcie cena, tak, bo cena tutaj wydaje mi się, i to jest oczywiście jakieś tam moje przewidywanie tylko i wyłącznie, że Nvidia, przez to, że ta karta naprawdę będzie średnia wydajnościowo i to nie będzie 3070i, to będzie coś pomiędzy 3070 Ti, a 3070 bardziej w kierunku 3070. Co za tym idzie? Nvidia wydaje mi się utrzyma cenę będzie cena taka sama jak 3060Ti. 4060Ti będzie albo bardzo niewiele droższe, albo tak w takiej samej cenie jak 3060Ti. Yy, no, czyli te 499 dolarów, może 550. 50 dolców więcej niż, czyli 10% więcej niż 3060 Ti może kosztować to 4060 Ti. Czy faktycznie tak będzie? O tym się dopiero przekonamy. No i cóż, nie 499, tylko 399 dolarów kosztowała 3060 Ti. Tak? Tak bo teraz dopiero zauważyłem, pomyliłem się o 100 dolców, więc może 450 kosztować 40,70, ale wydaje mi się, że dobrym ruchem tutaj, jeżeli Nvidia chce wyjść z twarzą, byłoby y, zrobienie tej ceny na poziomie tych 399 dolców, żeby, no, może ich, ale za to przynajmniej tania była ta karta, yy, więc... Cóż, może tak być, może tak być, zobaczymy czy tak będzie. E, ja tam czekam na to i jeszcze w tym, e, w tym półroczu, w tym e, kwartale się doczekamy, bo wydaje mi się, że do premiera tej karty to jest mniej więcej maj, już za niedługo wam będę mówił jeszcze, o jeszcze większej ilości przecieków na temat tej karty graficznej. No i dobra, to by było tyle na dzisiaj. Nie będę się już rozwodził nad jakąś większą ilością tematów w bicie na tych toktatach games, tam dzisiaj jakiegoś game newsa wrzucę też na IT hardware w bicie, podsumowanie tam newsów z minionego tygodnia będzie, ale to pewnie jakimś późniejszym wieczorkiem. A tymczasem za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, życzę miłego dnia, wieczoru, nocy. Napiszcie, czy ktoś z Was w ogóle czeka na 4060 TI, czy tak tylko... Przymrużyć oka. Wiadomo, ktoś na pewno czeka, bo grupa docelowa na pewno się znajdzie. Ehm, natomiast, e, czy dużo Was jest, czy, czy raczej nie. Dobra, dzięki wielkie i do zobaczenia jutro. Miłego dnia, wieczornocy. kiedykolwiek to oglądacie, byczki moje. Do zobaczenia. Cześć!